Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, słów kilka o planach związanych z e-commerce na ten rok, na 2023. Jak widzicie po sygnału w naszej grupie jest już bardzo dużo osób. Póki co większość osób nadal się zastanawia, nadal myśli. Ostatnio rozmawiałem z jedną z nas, czyli jeśli mogę tak powiedzieć, jedną z nas. Rozmawiałem z Sylwią dosyć długo i żeśmy stwierdzili, że jak tylko skończy się ten chiński nowy rok, czyli 30 stycznia, ruszamy z kontenerami, zamawiamy kontenerami towar. Słuchajcie, planuję, powiem Wam szczerze, zrobić w tym roku taką prawdziwą petardę. Naprawdę, ja wiem, że często używam tego słowa petardę, ale chciałbym, mam taki cichy, ukryty plan, chciałbym zmienić życie finansowe kilku z Was, czyli będę pokazywał, dokładnie zrobię listę, pokażę Wam, co zamawiam, tak jak cały czas Wam piszę na sygnału. Możecie dołączyć, jeśli macie jakieś pomysły, jakieś coś Wam tam chodzi po głowie z jakimiś produktami, bez problemu możecie dorzucić to do mojego kontenera, wyjdzie Wam taniej, piszcie na info@akademiagry.pl, ja Wam wszystko przeliczę, wyliczę i zobaczycie, że wyjdzie Wam ten import bardzo, bardzo tanio. Tak jak już mówiłem na grupie, pisałem, stał się, można powiedzieć, mały cud. Niedawno, jak mówiła pani Ula z agencji celnej z Gdyni, kontener kosztował 15 tysięcy dolców, w tej chwili kosztuje 1,5 tysiąca dolarów. Już za tyle będziemy mogli mieć kontener towaru z Chin do Polski, także powiem Wam, że ten transport wychodzi mega, mega, mega tanio. Słuchajcie, z takich ambicji, które mam gdzieś tam w głowie, tak jak mówię, chciałbym poprowadzić, że tak powiem, za rękę paru z Was, chciałbym Wam pomóc, chciałbym, żebyście w tym roku, żeby ten 2023, jeśli chodzi o ten e-commerce, był dla Was takim game changerem, czyli po prostu kompletnie wywrócił Wasze życie finansowe do góry nogami. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chodzi mi gdzieś tam po głowie, z tyłu głowy, taki ambitny plan. Nie wiem, czy on wypali, ale mam nadzieję, że wypali. Pokażę Wam na grupie Signal. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię technicznie, ale myślę, że coś już mi tam gdzieś świta. Powiem, przedstawię Wam teraz mój plan. Chciałbym Wam pokazać, jak na e-commerce w ciągu tego roku czasu, czyli 2023, jak ja to nagrywam, mamy już 22 styczeń, jak do końca tego roku chcę Wam pokazać, jak zarobię 1 milion złotych, przynajmniej 1 milion złotych. Jeśli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć, jak to zrobię, zapraszam Was. To szkolenie cały czas jest aktywne, jest jeszcze, trwa promocja. Jak Cię jeszcze nie ma, możesz naprawdę dołączyć. 995 zł za kilkadziesiąt lekcji. Tych lekcji będzie w lutym bardzo, bardzo dużo dodatkowych. Obserwujcie stronę, ci, którzy są, i zobaczycie, jaka będzie petarda. Tak sobie po prostu myślę, że naprawdę zrobię takie wyzwanie 1 milion, pokażę Wam, jak można bańkę zarobić w ciągu roku, bo wielu z Was nadal w to nie wierzy. Nadal myślicie, że to są w ogóle jakieś pieniądze abstrakcyjne, nie dla Was. Słuchajcie, są w zasięgu Waszych dłoni, tylko musicie po prostu, że tak powiem, ruszyć tyłek, tak brzydko mówiąc. No musicie ruszyć tyłek, musicie wykonać ten pierwszy krok, musicie, słuchajcie, zaufać komuś, kto Was poprowadzi w cudzysłowie za rączkę. Ja też kiedyś zaufałem, opowiadałem już o tym wiele razy. I dlatego jestem tu, gdzie jestem, bo prawdopodobnie dalej siedziałbym w sklepie, dalej bym zarabiał 4 tysiące i dalej bym się zastanawiał, skąd sąsiad ma na Mercedesa za 500 000. Tak to niestety w Polsce jest. Powiem Wam szczerze, temat e-commerce to jest naprawdę rewelacja w tych czasach. Wszystko, jak wiecie, zmierza, już w sumie jest w internecie. Wszyscy sprzedają w internecie, wszyscy kupują w internecie. No i cóż, no trzeba z tego korzystać, tak? Trzeba z tego korzystać. Na szczęście tych sprzedawców, którzy importują towar z Chin, jest nadal niewielu. Nadal, na szczęście, wielu myśli, że to jest bardzo trudny temat i niech sobie tak dalej myślą. A my korzystajmy, naprawdę korzystajmy, bo może być, tak jak mówię, ten rok przełomowy dla wszystkich. Ja ułożę sobie to wyzwanie gdzieś tam
na papierze przedstawię wam na Signalu. Zobaczycie, jak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, bo to wymagać będzie bardzo dużo pracy, ale jak realne jest zarobić w jeden rok 1 000 000 zł. Już nawet nie w jeden rok, a w 11 miesięcy. Chcę wam to pokazać, żebyście zobaczyli, że jest to możliwe. Naprawdę, import z Chin w tej chwili opłaca się bardzo. Planuję też wyjazd do Chin, jak będziecie chętni. Też gdzieś tam się zgadamy na Signalu, możemy pojechać w parę osób, nie ma problemu. Ja oczywiście zatrudnię tłumacza, który na miejscu będzie nam to wszystko, że tak powiem, ogarniał, żebyśmy wiedzieli co i jak. I mam nadzieję, że możemy jeszcze wejść na wyższy level. Także jak będziecie zainteresowani, chodzą mi oczywiście po głowie gdzieś tam targi chińskie, żeby z wami pojechać, jeśli będziecie zainteresowani. Też można nawiązać bardzo, bardzo ciekawe kontakty. Nie trzeba jechać na koniec świata do Chin. Można to załatwić we Frankfurcie czy gdzieś bliżej. Zobaczymy. Wszystko, słuchajcie, do dogadania na Signalu. Tak jak mówię, mam spore ambicje. Do tej pory, tak jak wiele razy mówiłem, czy to pani, która zajmuje się dla mnie marketingiem, czy komuś tam innemu, że ja nie jestem człowiekiem takim pazernym. To, co mam, w zupełności wystarcza mi na super luksusowe życie i ja nie mam w wieku 47 lat naprawdę czegoś takiego, że muszę cisnąć, cisnąć i cisnąć. No po prostu nie mam. Możecie się dziwić, jak macie po 20 lat, czemu facet nie chce cisnąć. Nie marzy mi się jakaś dalekomorska łódź, nie marzy mi się helikopter. Wszystko w sumie, co chciałem, to już sobie kupiłem, więc teraz mam takie plany bardziej, wiecie, z innej półki, właśnie pokazać komuś, że zarobienie na przykład bańki w rok jest możliwe. I oczywiście ja wiem, że będzie masa ludzi, którzy powiedzą, że co on gada, bez sensu, niech sam zarabia i tak dalej. No właśnie. I to jest to. Sam już sobie zarobił, więc teraz chcę, żeby zarobili inni. Dlatego o tych wszystkich planach, w takich bardziej szczegółowych, będę was informował na Signalu. Mam nadzieję, że to wszystko wypali, że to wyzwanie 1 milion uda się i pokażę wam w grudniu nawet wyciąg bankowy, czy tam nie wiem co, zobaczymy. Jeszcze muszę to jeszcze przemyśleć, jak to zrobić, żebyście zobaczyli, że to się faktycznie, że to się stało, że to jest możliwe i tak naprawdę jest to możliwe prawdopodobnie dla każdego z was. Oczywiście nie każdy się będzie nadawał do e-commerce i tu trzeba sobie też powiedzieć uczciwie, że jak widzicie, ludzie dołączają różni. Jeden jest taki, który sobie już pościągał towar, już zarobił kasę, a niektórzy i zajęło mu to na przykład miesiąc czy dwa, a niektórzy są tacy, którzy kupili kurs, nie wiem, czy go przerobili do końca, ale cały czas się wahają i cały czas, tak jak wiem, że tam jest parę osób, na tam prawie już chyba 200 jest, na Signalu mamy prawie 100, czyli 100 jeszcze nawet nie dołączyło do Signala. I powiem wam, że są tacy ludzie, widzę, że którzy szukają cały czas problemów. Nie zrobi nic człowiek, bo cały czas wymyśla problemy. Nie wykona żadnego ruchu, bo boi się, że stanie się coś, co się pewnie nie stanie. Ale on ma tak, jest tak przerażony tym, że nie wiem, no ja tego nie rozumiem. Wiem, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. I wszystkim wam mówię, że jak zrobicie swój pierwszy import bez żadnych pośredników, bo wiele razy mi się pytacie, czy potrzebni są pośrednicy, agenci w Chinach, tam nie wiadomo kto. Nie, niepotrzebni są. Jeśli będziecie robili to na taką skalę, na jaką ja to robię, czyli będziecie robili zamówienia tam, załóżmy do 100 tysięcy, taka dostawa, nie potrzebujecie naprawdę jakichś tam agentów, cudów, wianków na miejscu. Ogarniecie to, jak znajdziecie dobrego kontrahenta, bezproblemowo za monitora swojego komputera to ogarniecie. Naprawdę, za ekranu swojego monitora, co ja już gadam. Sorry, jestem zmęczony. Także słuchajcie, kogo jeszcze nie ma, wbijajcie. Naprawdę macie szansę coś tam pozmieniać w waszym życiu. Macie szansę przestać narzekać. I cóż, i zapraszam serdecznie. Jak macie jakiekolwiek pytania, info@akademiagry.pl. Odpowiadam na bieżąco, tych maili dostaję bardzo, bardzo dużo, więc proszę was standardowo o odrobinkę cierpliwości. Każdemu odpisuję, nie w ciągu dnia, nie w ciągu 2 dni. Czasami ktoś czeka i tydzień czasu, bo tych maili jest naprawdę cała, cała masa. I niektórzy ludzie, pamiętajcie też, że z takich maili robią sobie w cudzysłowie czat, czyli odpisuję komuś codziennie, a on za chwilę zadaje kolejne pytanie, kolejne i kolejne. Więc czasami trzeba na tą odpowiedź
odrobinkę poczekać, ale uważam, że i tak się opłaci, także słuchajcie, skorzystajcie, bo naprawdę skorzystajcie, jak nie umie, to gdzieś indziej, idźcie na jakieś szkolenie, zobaczcie, jak to wygląda, jest to naprawdę banalnie proste, można zrobić naprawdę fajną kasę, no a w tych czasach, sami wiecie, niby pieniądze szczęścia nie dają, ale bez pieniędzy jest dużo, dużo trudniej. Niby mówią ludzie, że można bez kasy, ale ja do końca w takie bajeczki nie wierzę. I cóż, tak jak mówię, zapraszam serdecznie, wbijajcie, macie jakiekolwiek pytania, pytajcie. I tak jak mówił kiedyś nasz były prezydent, bierzcie sprawy w swoje ręce, bo tak wielokrotnie powtarzam taki banał, ale to jest niestety prawda. Nie przyjedzie wujek z walizką pieniędzy i wam jej nie wręczy. Niestety musicie sami ruszyć tak zwane cztery litery i wziąć sprawę w swoje ręce. Więc jak macie chęć, wbijajcie. Jak nie macie chęci, to dołączcie do tych, co cały czas narzekają. I tyle. Wszystkiego dobrego wam życzę. Wyzwanie 1 milion niebawem rusza. O szczegółach poinformuję na Signalu. Trzymajcie się. Hej.